przypuszczałam, że ja w ogóle będę kiedykolwiek pracować w teatrze, a to już 30 lat. Bo moja kariera artystyczna, zawsze się z tego śmieję, zaczęła się w szkole dla protetyków stomatologicznych. I przez jakiś czas tam byłam w tej szkole, a potem doszłam do wniosku, że jednak chyba nie, chyba muszę gdzieś uderzyć, gdzieś indziej. Gdzieś mnie zawsze ciągnęło no, w stronę artystyczną. No i doszłam do wniosku, że muszę iść do, pewnie do jakiejś tam szkoły o profilu muzycznym. Ktoś mi powiedział, że jest taka szkoła w Gdyni, studio wokalno-aktorskie. Przepraszam, trochę się tutaj rozmazałam. Tam też złożyłam swoje dokumenty. No i zdawałam do tej szkoły. Zdawałam dwa razy. Bakcyla aktorskiego zaszczepił ówczesny profesor, pan Grzegorz Hrabkiewicz. I bardzo jestem mu za to wdzięczna. No i tak to się zaczęło. Ten zawód nie jest prosty, wymaga wielu wyrzeczeń też. Ja jestem taką osobą, która zawsze troszkę wcześniej przychodzi do teatru i musi sobie te wszystkie litery, które ma za chwilę wypowiedzieć, muszę sobie to wszystko poukładać jeszcze raz, jakby na nowo, od początku, żeby nie było jakiegoś kiksu. Oczywiście, że myślałam, żeby się przenieść gdzieś indziej. Nawet kiedyś próbowałam gdzieś tam w innym mieście próbować. Kot jest przywiązany do swojego miejsca. Może ja też jestem tak przywiązana do tego miejsca, do Trójmiast, ale nie żałuję. Cieszę się, że tu jestem. Myślę, że tu chyba się czuję najlepiej. Każda rola jest jakaś i każda rola w jakiś sposób no, buduje mnie w zawodzie, o tak można by powiedzieć. Kiedyś graliśmy takie przedstawienie na podstawie braci Karamazow. To się nazywało Bracia K. Tam grałam trzy postacie. Bardzo, bardzo trudna dla mnie to była praca, ale zaowocowała. W przedstawieniu Kursk grałam osobę dużo starszą od siebie. I bardzo mnie ta rola dużo kosztowała. Nie wiem, jak ją zagrałam, ale ale nie było to dla mnie takie proste. Dwa albo trzy razy chyba grałam Wronę w bajkowym przedstawieniu. Pani sobie wyobrazi, że ja na przykład chodziłam po ulicach sobie tak, wie pani, i jak miałam, akurat mam takie, no, takie zadanie, się nagle przyglądałam po prostu ptakom. I na przykład potrafiłam się zatrzymać, nagle zacząć ruszać tak dziwnie głową, tak jak ptak, albo chodzić, to znaczy no, patrzeć po prostu, jak to zwierzę się porusza, kurczę. Jak jego ciało po prostu pracuje. I to w jakiś sposób, no jesteśmy ludźmi, więc trudno nam tu się w ogóle zmienić, ale no, w jakiś sposób no, próbowałam odzwierciedlić taki ruch ciała zwierzęcia. Mam nieustającą tremę. Kiedyś mój właśnie profesor, wspomniany Grzegorz Hrabkiewicz, pamiętam, jak byłam w szkole, to potwornie się denerwowałam, potwornie, więc splot słoneczny to po prostu był rozdygotany. Ja się trzęsłam. I on kiedyś określił to jako globus hystericus i coś takiego jest u mnie.
mimo tych 30 lat pracy, ja stojąc w kulisach przed swoim wyjściem zawsze się denerwuję. Jeżeli jest przedstawienie dwuaktowe, to na przykład przed drugim aktem mam to samo. Mam nadzieję, że tego nie widać. Chciałam też przede wszystkim podziękować tutaj dyrekcji, kolegom i wszystkim pracującym naszym ludziom, którzy naprawdę dużo pracy wkładają w to, żeby takie czy inne przedstawienie powstało. Chciałam podziękować również też widzom, którzy przychodzą tutaj do naszego teatru i oglądają te nasze przedstawienia. Dziękuję za liczne brawa, którymi Państwo nas obdarzają, bo to jest miód na serce.